przed meczem, to właśnie o tej gwieździe mówiło się najwięcej. Już wiemy, że skończy karierę po sezonie. Zapraszamy na transmisję. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. A za mikrofonem w gotowości czeka Jacek Laskowski oraz Tomasz Smokowski. To będzie wyjątkowe, na pewno interesujące spotkanie. W ramach rozgrywek Pucharu Anglii Preston North End zmierzy się z Liverpoolem. Gospodarze w roli kopciuszka, za to rywale pewni siebie, bo są zdecydowanym faworytem do awansu, przynajmniej przed meczem, bo w piłce wielu już murowanych faworytów miewało spore kłopoty na boisku, co byłoby z korzyścią dla widowiska, nawiasem mówiąc. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Teraz co za sytuacja! Ostatni mecz to było jego setne zwycięstwo. Zrobiło się teraz groźnie. Uwaga, szansa na prowadzenie. I tak, piłka w siatce. Otworzył nam wynik tym trafieniem. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sort. No i po ataku dobra interwencja. Reece James. Zagranie do Reece'a Jamesa. Nie rwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Liverpool oddaje piłkę rywalom. Mieliśmy rozmowy, mieliśmy dyskusję, a teraz w końcu przekonamy się, czy ten fenomen ma swoje uzasadnienie w rzeczywistości. Ogłosił, że zamierza zakończyć karierę wraz z końcem bieżącego sezonu. Szkoda, prawda? Tak, Tomku, kawał historii, a teraz ona chyba właśnie się kończy. Kariera każdego piłkarza kiedyś ma swój kres, a z tego co wiem, ten sympatyczny chłopak ma już plany na swoje dalsze życie. Oczywiście szkoda, że już nie będziemy go oglądać w akcji, ale w pamięci pozostanie wiele świetnych momentów i ciekawych wywiadów. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Mbappé. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Mbappé, może być niebezpiecznie. Jest, proszę Państwa, jest gol! Czyli mają już dwie bramki przewagi. Popatrzmy na to ponownie. Kylian Mbappé nic nie robił sobie z asysty obrońcy. Podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. No i teraz strata piłki. Van Dijk. Theo Hernandez. William Saliba. Reece James. Piłka do Williama Saliby. Do McAllistera. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Piłkarze Liverpoolu w szampańskich nastrojach rozpoczynają drugą połowę. Nie powinni się rozluźniać, chociaż na pewno pojawią się myśli, że zdecydowanie dominują nad rywalem. Wyszedł sam na sam, uwaga! A teraz gol! I to druga bramka tego zawodnika.
Zatem, mili Państwo, mamy dublet w dzisiejszym meczu. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej piłki. I strata piłki. Do McAllistera. Uwolnił się z podkrycia, okazja. Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na 4 gole. To się nazywa deklasacja. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. Udało mu się obrać obronę. Jednak zagrożenie skasowane. Obrona zaprezentowała dobrą organizację gry. Saliba. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. No i mamy rzut wolny dla Liverpoolu. Pewnie to teraz broni. No i McAllister. Ma teraz dobrą okazję. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Ale może teraz będzie szansa. Virgil van Dijk zablokował ten strzał. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. Teraz Osimhen. Czy trafi do siatki? I mamy gola, proszę Państwa. To jego drugie trafienie w tym spotkaniu. Ależ nam się rozstrzelał. Potts. Mamy przechwyt. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Nie ma faulu. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Brown. Potts. Fantastycznie to zastopował. Właśnie rozległ się gwizdek kończący to spotkanie. Możemy więc oficjalnie potwierdzić, Liverpool awansuje do kolejnej rundy zmagań. Można już świętować awans do kolejnej rundy. Drużyna zagrała dziś z wiarą we własne możliwości i przełożyło się to na wynik końcowy.